kuluarowym. Bardzo proszę, żebyście teraz Państwo postarali się stworzyć nam pewne trudności, odpowiedzi na pewne pytania i komentarze, które wiem, że są. Liczymy na to, że będziemy mogli się zgadzać jakąś naszą własną interpretacją. Panie doktorze, w hotelu Polonia dzisiaj zjechało się masa osób, sympatyków, członków, przyjaciół, ale również zainteresowanych działalnością Rotary Klub Biała Podlaska. To jest kolejne spotkanie Centrum Dialogu i czemu to Centrum Dialogu poświęcone jest w roku 2022? Temat roku bieżącego to myślę, że jest bardzo gorący temat. Polska racja stanu w kontekście międzynarodowym, onegdaj i dziś. Czyli wracamy do przeszłości, ale również robimy odniesienie do czasu obecnego. Prelegenci? Znamienici bym powiedział, świetni eksperci. Profesor Agnieszka Leguska, ekspert do spraw Rosji. Profesor Arkadiusz Stępin, ekspert do spraw Unii Europejskiej i Niemiec. Ambasador Krzysztof Mroziewicz, ekspert od przestrzeni Pacyfiku. I redaktor Jarosław Kociszewski, ekspert z Fundacji Stratpoint do spraw Bliskiego Wschodu. Także myślę, że wszystkie kierunki uda nam się. Czy pojawiły się już myśli, spostrzeżenia, tezy, które nawet doktora w tym momencie zaszokowały? Czy Centrum Dialogu jest miejscem właśnie do tworzenia tego typu myśli i dyskusji nad nimi? Przede wszystkim do wymiany poglądów, do zdobywania wiedzy. Jeżeli jest możliwe, również do uzyskiwania wspólnego stanowiska. Oczywiście jest to nie zawsze możliwe i nie jest też konieczne. Czy coś odkrywczego? Myślę, że ciekawym problemem jest racja stanu Polski, ale nie tylko w obrębie tych granic nam najbliższych, ale również jak wygląda racja stanu Polski w przeniesieniu na obszar Pacyfiku, który wydaje się nam totalnie odległy i wydaje się, że zupełnie nas nie dotyczy. Centrum Dialogu to również część artystyczna. Prezentujemy malarstwo? Tak. Mamy wspaniałych dwóch artystów. Nasza członkini klubu Sylwia Kalinowska, piękny, urokliwy obrazy, mnóstwo emocji. I Michał Baca, mogę powiedzieć tak, tajemniczy malarz z Krakowa, ale uznany malarz, świetnie malujący, wspaniale. Zapraszamy do podziwiania obrazu. Były też podziękowania, dekoracje, dyplomy, statuetki i grabertony. Najciekawsze. Nie gradowałbym tego. Wszystkie są jednakowo ciekawe i wszystkie jednakowo z taką samą przyjemnością i ciepłym przyjmujemy. To kto od kogo dostał? Może tak wymienimy, chociaż ze 2-3. Trudno wymieniać. Od zaprzyjaźnionych klubów Rotary otrzymaliśmy. Od zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Wspólny Świat. Od kombatantów misji pokojowych ONZ. W tej chwili nie jestem w stanie wszystkich wymienić. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.